Dobra, mamuśka, zaraz przetestujemy sobie te twoje mini-moce. To co? Czego mnie nauczycie? Jakieś fajne mini-triki i ciosy? Nie, ale zapewnimy ci różne fajne trawiaste przygody i atrakcje. Musisz pokonać mrówesie. Po co mam się bić z mrówą? Ponieważ w twoich malutkich oczętach ten zupełnie niegroźny owad jawi się jako straszny potwór. Lutojad! To zwykła mrówa. Jak mam mi pomóc w walce z atomem? O, ktoś tu się chyba do ciebie zbliża. Bierz ją! Szuka jedzenia i tyle. O nie, miła była z nim pszczółka. Ja nie mogę na to patrzeć, ale i nie patrzeć nie mogę. Hej, mrówa, widziałam tam gdzieś kawałek mięcha. To ci się dziewczyna przyfarciło. Mało brakowało. A więc, moja droga, zależy mi na tym, żebyś z nami została, więc nie będę się cackać i mam dla ciebie poważne zadanko. Przed chwilą połknąłem urządzenie, które może się stukrotnie powiększyć. Jak się raz, dwa nie zmniejszysz i mi go nie usuniesz, to zacznie rosnąć i mnie rozsadzi. No już, zapraszam do sioka. Kiedy nie chcę. Co? Jasne, że chcesz. Małe ludziki uwielbiają zaglądać tym dużym do wnętrza. A właśnie, że nie. Paskudnie tam. Ej, moje życie w twoich rękach. Mogę ci wezwać lekarza. Już ja to załatwię. Nic się nie bój, mam te cienkie nadgarstki. Gdzie? Mięciutko, paskudnie. Myślę, że jest gotowa. I ja posiadam taką nadzieję, ponieważ czas na herbatkę! Ale czekajcie, to ma być trening? O nie, 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 nie! Chciałyśmy cię mieć w czepku. Nie mam szans, nie pokonam Atoma. Tu postawię swoje mini biurko, moje mini łóżko pójdzie od tam. O mamo, ile tu miejsca! Wiesz, że jeszcze nie jesteś w ekipie, zarozumialcu! Daj mi chwilę, albowiem nikt nie pokona wielkiego duchem atoma! Jesteś chyba przybita jakaś trochę. Ten atom, bo on... No nim to się w ogóle nie przejmij. Zaufaj mi i uwierz w siebie, dziewczyno. Uwierz, a go pokonasz. Wcale, że nie! I co, nie słyszałeś? Głos powiedział wcale, że nie! To tylko wątpliwości w twojej głowie. Ja tam ciągle słyszę takie różne głosy, bo jestem straszliwie samotny. Mówiłem, stary, ja się ciebie w ogóle nie słucham. Kiedy z wiekiem będzie już tylko gorzej i gorzej? W porządku wszystko? No, pewnie, że tak. Nieważne, co mi tamci gadają. Tak, i wierz mi, jak nie przestaniesz słuchać tych podszeptów, to w życiu niczego nie osiągniesz. O, w sumie to dzięki za radę. Nie słuchaj, Robina. Co tam mówisz, głosie? Dzisiaj nastawiamy się pozytywnie, więc zamilknij. Czeka was zacięta, choć uroczo-miniaturowa walka. Zwycięzca pomoże nam obezwładnić mózg i stanie się nowym członkiem naszej drużyny. Gotowi? Lecisz mała jak moje poczucie własnej wartości po kolejnych samotnych świętach. Moment, moment. Przyda wam się sprzęt. Dla ciebie lina, słonko. A dla ciebie kapelut. A z naparstków mamy dla państwa jakże śliczne hełmy. Jeszcze tarcze ze zakrętek od butelek. I mieczyki z wykałaczek słodzizna. A teraz walczyć!